Dzień dobry, cześć, cześć kochani, witam się z wami bardzo serdecznie. Witam się z kawcią, którą oczywiście mam w moim kubasku lumpowym. I tak, wiem, brakuje mi czegoś na ustach. Jestem taka, wiecie, jasno czarna, ale zaraz dołożymy jakiś kolor na ustach i myślę, że będzie wszystko spoko. Tak, przychodzę do Was, żeby tak pogadać troszkę, pożalić się nieco na deficyt czasowy. Jestem człowiekiem, który chciałby zrobić dużo, ale niestety gdzieś tam ten czas jest, wiadomo, ograniczony. Nie tylko u mnie, ale wydaje mi się, że u wszystkich, bo ludzie w pierwszej kolejności gonią za obowiązkami, za tym, co trzeba zrobić, a gdzieś tam na całą resztę tego czasu zostaje niewiele. Też odczuwam, powiem Wam, te takie warunki pogodowe, w sensie takim, że dzień jest krótki, więc też no, u mnie włącza się szybciej ten taki tryb, że chciałabym iść jednak do łóżka i troszeczkę odpocząć. I chociaż chciałabym iść wcześniej, to rzadko kiedy mi wychodzi to wcześniej. Bo wiecie, no tu jeszcze tak myślę, że coś zrobię, tu jeszcze książkę przeczytam i nie mogę jej doczytać. Myślę, że dzisiaj, jak mój mężu szanowny wróci, to przysiądę, bo już naprawdę no tyci mi zostało, ale no, ta książka nie porywa niby, dużo kontrowersji w niej, jakiejś takiej erotyki, ale to nie jest fajne, to nie jest kręcące. A zostało mi, ja wiem, z 30 stron, których po prostu nie mogę doczytać. Więc, a gdzieś jeszcze czuję tą presję, żeby zabrać się za tą książkę Magdaleny Witkiewicz, bo chciałabym iść do kina. Ja w kinie bywam niewiarygodnie rzadko. I tak jak w zeszłym roku chyba chciałam iść na Siubuka i w sumie, kiedy pojawił się moment, że mogłam iść na ten film, okazało się, że już go po prostu nie grają. A wydawało mi się, że to naprawdę będzie dosyć ciekawy film, o chłopcu z autyzmem i o jego mamie, która walczyła o to, żeby ten chłopiec miał możliwość uczęszczania do placówek, tak jak inne dzieci, żeby on nie był, wiecie, wyalienowanym tym dzieckiem z autyzmem. I ja generalnie lubię takie tematy, które gdzieś tam no, pokazują tematy, z którymi my jako społeczeństwo często nie jesteśmy oswojeni, bo nazwę to tak może trochę brzydko, ta inność gdzieś tam jest dla nas no właśnie nieznana, więc przez to jest być może trochę straszna, taka, że się boimy. Więc no, ja byłam bardzo ciekawa, jak to zostało tam przedstawione. Trailer bardzo mi się spodobał, dlatego miałam takie nastawienie, że pójdę do kina. Koniec końców do kina nie poszłam. Nie wiem, czy ten film gdzieś można, szczerze mówiąc, obejrzeć, czy nie. No, w każdym razie chciałabym pójść na ten film Uwierz Mikołaja, co by tak, wiecie, wejść w ten klimat. Też, żeby coś takiego było typowo dla mnie, że ja idę i oglądam sobie cały film z otoczką jakąś popcornową, kawkową, shoppingową, nie shoppingową, wiecie. I tak, dzisiaj w ogóle będzie też kontrowersyjnie u mnie, bo dzisiaj jedziemy zrobić uszy u dziewczyn, przekuć uszy. I ja wiem, że to jest temat wywołujący po prostu tyle skrajnych emocji, tyle dyskusji, walk na słowa. A nie wiem, czy to jest faktycznie ten temat, przy którym warto jest gdzieś tam się kłócić i dyskutować. Dzisiaj jednak idziemy totalnie na łatwiznę, ziemniaki prawie ugotowane, więc marzę paluszki, ale jakoś tak naszła mnie w którymś momencie ochota, jak wracałyśmy do domu i mówię, skoro są, to trzeba zjeść, potem najwyżej jeszcze z zupką się, wiecie, dopcha i myślę, że będzie pysznie, a na kolację dzisiaj tak dla nas będę robiła sałatkę z halloumi. Ostatnio właśnie kupiłam w Biedronce, tak stwierdziłam, że wiecie, trochę zieleninki, trochę pomidorów, halloumi, gruszka i powinno być przepysznie. Szybko, prosto, co najważniejsze, smacznie. Ja mam wersję z grzybkami, dziewczynki z ogórkiem. Zabieram się
Dzisiaj może chociaż, wiecie, część ogarnę. Robię segregację. Rzeczy, które w sumie robią out, takie, które mogę po prostu oddać, te, które jeszcze na pewno zostaną, typu takie dosyć, wiecie, uniwersalne t-shirty, pod koszulki zostają, ale na przykład te rzeczy, które mogą spokojnie, wiecie, jeszcze nawet ten miesiąc czy półtora poczekać, one nadal będą dobre, to te po prostu schowam. A nie, to idzie tutaj. I poczekają. No myślę, że nic się nie stanie. I zacznę jakoś tam powolutku tutaj uzupełniać te szuflady w rzeczy świąteczne, znaczy świąteczno-zimowe, bo niektóre są takie zimowe. 86, więc wiecie, tak zrobimy już takie małe mieszanko, żeby jednak z tych ubrań trochę pokorzystać. Potem przejdę do szafek, potem pewnie wejdę na górę. I tak, no wiecie, coś będzie powolutku się działo. Przygotowany na przyjęcie nowych towarów. Zrobiło się dosyć dużo miejsca, ale ostatnio nie pamiętam, kiedy ja tak usiadłam, żeby, wiecie, poprzeglądać, no bo jednak dzieciaki rosną. I przy okazji jakoś tak zwróciłam właśnie uwagę, czy daną rzecz jeszcze zostawiamy, czy już raczej nie. Nie wiem, czy mam się dalej bawić w Vinted, bo ostatnio nie idzie totalnie. Niektóre rzeczy po prostu wiszą z dobre 3-4 miesiące, więc wydaje mi się, że to już jest sygnał, że nic z tego nie będzie, więc trudno. Kontener i tyle. Mam tutaj paczuchę Sinseya. Zależało mi na pościeli. Tylko tak jak na nią patrzę, to nie wiem, czy ona do mnie do końca trafia. Wzór ma przepiękny, ale boję się, że coś ta bawełna jest taka za cienka, że tutaj no ta gramatura jednak jest nie za wysoka, więc wiadomo też jakościowo coś tutaj może leżeć. A chodzi mi o taką pościel, która, no zobaczcie, tutaj ten wzór ma absolutnie przepiękny. Bardzo mi się ona podoba. Złapana z 20% rabatem, bo tam Sinsay chyba co jakiś czas ma nowe produkty w ofercie. Ale boska jest, naprawdę ten wzór ma piękny. No i nie wiem właśnie, czy tutaj ta jakość jest, wiecie, czy ona będzie spoko. Tak w dotyku jest, powiedziałabym, ok. Nie wiem, no ale naprawdę tak mi się podoba. Ta jarzębina. Boska. I wziąłam jeszcze parę innych rzeczy. Generalnie nie wiem, czy... bo tak, chciałam mieć darmową dostawę, więc wiecie, jakby zadziałała myśl, że najwyżej zwrócisz i nic się przecież nie stanie, świat się nie zawali. Więc tak, dorzuciłam sobie coś, co ostatnio bardzo lubię, czyli świeczki. I tak myślę, kurczę, może nawet taką świeczkę dorzucić do kalendarza. Zobaczcie, wygląda całkiem fajnie. No to jest taka szyszka. Kurczę, no. Taka niegłupia rzecz. W ogóle bardzo lubię Sinseya za to, że wkłada te takie papierowe zabezpieczenia, bo potem, wiecie, ja sobie to roluję, chowam i sama wypełniam tym paczkę. Dobra, zaraz to włożę, bo jedną ręką nie dam rady. Wzięłam też coś takiego, to chyba idzie na zwrot. Bo to są takie łyżki do sałatki. Ja generalnie łyżek do sałatki... A nie, mam... O, dziękuję. Mam takie plasticzki, ale powiem wam, że te złote tak średnio, więc to raczej zwrot. Tu mam coś, co akurat chciałam, czyli takie drobiazgi dla najmłodszych dzieciaków. To są takie puzzle drewniane, gdzie można ćwiczyć i kształty, i kolory, więc wydaje mi się, że rzecz jak najbardziej spoko. I tutaj jeszcze mam taki wkład do tej naszej półki, do tego naszego regału, bo chcę jedną pudło takie plastikowe już po prostu wyrzucić albo wziąć je w inne miejsce, bo zajmuje, wiecie, cały ten kwadracik. To pudełko jest małe,
A myślę, że naprawdę fajniej by było tam wrzucić wszystkie takie te klocki, które mamy, żeby to było w jednym miejscu, a nie trochę tu, trochę tu. No i wiecie, to jest większe, pojemniejsze, wszystkie klocki się zmieszczą, no i akurat zajmie to cały ten nasz kwadracik. Wiem, że to nie jest zwierzaczki, ale stwierdziłam, że taki uniwersalny kolor beżowy, no będzie tak czy inaczej pasował. Robimy sobie dzisiaj wieczór na wypasie, więc przygotuję coś takiego dziewczynkom i Kubia, pewnie my się podzielimy. To są takie kule, które wrzuca się oczywiście do ciepłego mleka, więc podgrzewam im mleczko i biorę się za ciąg dalszy kolacji. Gwiazdy to jest z piwem, co? Tak mówiła. Z piankami. To jest, patrzcie. Teraz tak, to wrzucamy, o tata wrzuca plum. I Lili też zrobi, o, plum! I Dalia też zrobi plum, zaraz. Teraz napicie. I teraz musisz chwilkę poczekać i to się zaraz tak rozpuści. I wyjdą z tego pianki. U nas dzieje się taki klimat, czyli chyba ostatnio w tym roku takie wielkie, wielkie sprzątanie. Ja przejrzałam tutaj kosz, pozbierałam wszystkie torebki z Biedronki do torebki z Biedronki. Wywalamy kosze pudła, wiecie, wszystkie tego typu śmieciuchy trafią w odpowiednie miejsce i wyciągamy powoli świąteczne kubasy. To już ten czas. Tata wygrzebał z naszej pieczary tą dekorację. Ona ma ile już? Ze 2 lata? Ze 3? Nie wiem. Jakub? Która? No to, ta choinka. Nie widzę cię. To. No. Ze 2 albo 3 lata. Coś widzę, że muzyczka nie gra, ale może po prostu, wiecie, baterie są słabe, bo nawet nie pamiętam, kiedy to wymienialiśmy. I tutaj te elemenciki, chyba już ze 3 trzeba było, wiecie, na klej na gorąco mocować. Ale to nic, tata potrafi, tata ogarnie. Znalezione w Kiku za chyba dosłownie 30 zł. W Action dziewczynom bardzo się podobały różne takie, wiecie, grające i świecące scenki. Nawet się zastanawiałam, czy nie dokupić. Koniec końców nie wzięliśmy, ale wiecie, jeszcze jest połowa listopada, żeby w razie czego nadrobić. Chociaż no z drugiej strony wiadomo, domu się nie rozciągnie, więc popsujesz, kochanie, jak tak będziesz robić. Więc no to jest taka rzecz do przemyślenia. Jest przytule. I tak, zaraz zagonię dziewczyny do roboty, zrobimy razem babeczki. Wczoraj złapaliśmy takie, te wiecie, z doktora Edkera mieszankę, więc zrobimy, weźmiemy na obiad, mamy zaproszenie na obiad do babci. Ja jeszcze chcę tylko nagrać drugą część prezentownika, jutro może ogarnę prezentownik dziecięcy. Zobaczymy, jak dziewczyny będą współpracować. I zabieram jeszcze w trasę książkę tą, którą ostatnio Wam pokazywałam, o której wspominałam, bo chciałabym ją w końcu dokończyć. Wczoraj wzięliśmy się za serial, za seks edukację. Było śmiesznie, chyba pierwsze odcinki odhaczone. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Mam nadzieję, że będzie spoko. I tak, za całe zamieszanie odpowiadają kubki, które chciałabym po prostu wyłożyć. I wiecie co, że my mamy takie złapane w pepko. Ojejku, nasze pierwsze święta to te kubki, więc one już mają ładnych parę lat. Te dostaliśmy na gwiazdkę od naszej Asi i Przemka. Te też dostaliśmy na gwiazdkę. Jest jeszcze kubek Mikołaj. I chyba tyle, jeśli chodzi o takie, wiecie, nasze używane do tej pory kubaski. Więc jeszcze może przyniosę z góry taki jeden zestaw, co by, wiecie, nie było zbyt pusto. Mój mąż na pewno się cieszy, bo on kocha, jak jest milion kubków i wszystkiego po prostu. Trzeba będzie je, wiadomo, odświeżyć, no bo niby były w pudełku, ale to i tak gdzieś tam szparkami ten kurz się osadzał. I zaraz kręcę tą moją roleczkę. Czekam na małych pomocników, już w sumie ubranych do wyjścia, ale mam nadzieję, że się nie zachlapią. I robimy babeczki waniliowe z przepisu Ania gotuje. Uwielbiam ten blog, bo chyba w zasadzie każdy przepis mi wyszedł. Ja tutaj odmierzam składniki, dziewczyny będą wszystko wrzucać. I mam nadzieję, że wyjdą nam pyszne ciacha. O, super, jeszcze. Mhm. Brawo. Jeszcze tą resztkę wysyp. Jeszcze, brawo. Ekstra, to teraz siorka. Jak to pachnie? Wanilią. Nie lubię zapachu.
Babeczki gotowe. Ta blaszka już trochę przeżyła, ale zobaczcie w ogóle, jak przepięknie wyrosły. Mam nadzieję, że są smaczne, no bo to w sumie dziewczyny robiły. Niedługo się dowiemy. Tutaj widoki za oknem też mamy piękne, chociaż tak coraz mniej tych złotych detali. A ja taka, wiecie, z czerwienią na ustach, ale nagrywałam prezentownik, już byłam pewna, że się dzisiaj nie uda. Ale się udało na szybkości, znaczy na szybkości. Ja gdzieś tam z tyłu głowy miałam, że wiecie, takie 15-18 minut. Widzi mnie telefon. Widzicie telefon. Że to będzie na 17, no 20 minut w maksie wyszło mi z pół godziny, ale było trochę tych rzeczy do pokazania. W ogóle jeszcze miałam gdzieś tam z tyłu głowy taką myśl, że zamówię coś jeszcze, wiecie, z takich rzeczy nietypowych, może takich nieoczywistych, na które dużo osób by nie wpadło, ale mówię, no zamówię, zapłacę, a czy my z tego wszystkiego tak naprawdę skorzystamy. Więc to, co miałam, to, co się gdzieś tam sprawdziło, to zebrałam. Mam nadzieję, że coś ktoś wykorzysta. Ja, żeby wiedział, gdzie nas szukać, nie? Żeby na pewno prezenty przyszły. Szalone soboty, wieczorne soboty, przed 30, resztka grzanego wina, serial w tle, chipsiki. Także tak to się żyje.